Witajcie drodzy kochani, ja chciałbym wam powiedzieć, że w tych czasach jesienno-zimowych, praktycznie już zimowych można powiedzieć, w związku z tym, że są opady śniegu w górach i tutaj również w Hiszpanii, jest bardzo ważnym faktor dobrego odżywiania się, jak również zażywania odpowiednich witamin. Właśnie chciałbym polecić wam witaminę C, która się rozkłada powoli, właśnie ta witamina C, która powoli się rozkłada w organizmie, tak zwana wolna witamina, czyli rozkładająca się powoli. Również polecam witaminę D, witaminę K. Te witaminy są bardzo istotne przy prawidłowym funkcjonowaniu naszego organizmu. Wiele osób, z tego co się dowiedziałem, z tego co mi piszecie, z tego co mi mówicie przez telefon, ma depresję. Dużo osób jest niezadowolonych ze sytuacji ekonomicznej, ponieważ nie ma pracy, nie ma jakby dochodu. Drodzy kochani, nie możecie się załamywać, musicie być optymistami. Ja osobiście również mam sytuację bardzo nieciekawą. Tutaj w tej chwili nie ma turystów, jest stan jakby wyjątkowy w tej chwili do następnej soboty. Nie ma turystów i nie ma jakby pracy. Jest bardzo ciężko, żeby po prostu tutaj działać na Teneryfie. Ale po prostu się nie załamuję. Mam jakby taką dobrą koncepcję pozytywnego myślenia. Także trzeba zawsze myśleć pozytywnie. Także właśnie chciałbym wam polecić witaminę K. Witamina D, jak również miejsca, gdzie jest bardzo zimno, gdzie jest śnieg, lód, gdzie jest temperatura poniżej zera, możecie zażywać sauny. Sauna również produkuje w waszym organizmie, rozgrzewa was i produkuje witaminę D w waszym organizmie. Osoby, które są na Teneryfie, osoby, które są w Hiszpanii, gdzie jest więcej słońca, mogą zażywać z tego słońca więcej, jak osoby, które są w północnych krajach typu Szwecja, Norwegia, Finlandia, Polska. Tamtego słońca na pewno będzie mniej. Ale możecie również iść do sauny i w saunie również ta witamina D wytworzy się w waszym organizmie, spowoduje lepszą odporność waszego organizmu. Ja dodam, że w Rosji dzieci właśnie są często, wchodzą do sauny i tam po prostu się rozgrzewają w trudnych warunkach atmosferycznych, tam gdzie jest zimno, tam gdzie jest lód, śnieg i dzięki czemu zachowują wysoki poziom witaminy D w organizmie. To jest właśnie taka uwaga dla was, żeby mieć, uzupełnić sobie ten niedobór witaminy D, witaminy K, witaminy C, która również wspomaga naszą odporność. Dla osób, które mają problemy z jakimś wirusem, a właśnie z tym wirusem nowym, który się teraz pojawił, bardzo polecam stosowanie olejku z oregano. Olejek z oregano wystarczy 4 krople na dzień z wodą, rozcieńczyć, wypić. I dzięki czemu po prostu wzmocni się wasza odporność, wydalone zostaną z waszego organizmu wszelkiego rodzaju bakterie, wirusy. Także jeszcze raz wam polecam właśnie ten olej z oregano, możecie po prostu go stosować jak najbardziej, jest on bardzo zdrowy. Ja mam przyjaciółkę w Stanach Zjednoczonych, również stosuję właśnie ten olejek z oregano, dzięki czemu wyleczyła się z pewnej grypy, z pewnej choroby, którą miała. To by było, drodzy kochani, na tyle. Jeszcze raz od ciebie polecam aronit mineralny, bardzo zdrowy, możecie go zakupić na linku pod YouTube'em. Na sklepie internetowym, który chroni przed promieniowaniem geopatycznym, jak również odcieków wodnych, promieniowaniem elektromagnetycznym, to jest właśnie aronit. I ja od ciebie się żegnam, pozdrawiam was serdecznie i do widzenia.